W niedzielę 26 stycznia arcybiskup Stanisław Szemecki obchodził 90. rocznicę urodzin. Z tej okazji w białostockiej archikatedrze została odprawiona uroczysta msza święta. Przewodniczył jej arcybiskup jubilat. Towarzyszyło mu kilkunastu biskupów przybyłych z Polski, delegacje z Katowic i Kielc, gdzie wcześniej pracował arcybiskup Szemecki, oraz kilkudziesięciu kapłanów. Osobiste życzenia opatrzone własnoręcznym podpisem nadesłał dla dostojnego jubilata za pośrednictwem nuncjatury apostolskiej w Polsce papież Franciszek. Ekscelencji, czcigodnemu księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Szymeckiemu serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa, dziękując Bogu za 90 lat jego życia i za duszpasterskie dzieła czcigodnego jubilata. Jednocześnie składam gorące życzenia obfitości łask Bożych, dobrego zdrowia, nieustającej pogody ducha i ludzkiej życzliwości. Watykan dnia 6 stycznia 2014 roku osobiście podpisał Ojciec Święty Franciszek. Kazanie wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore. Duchowni, często modlą się słowami psalmu 90, w których nieco pobrzmiewa nuta pesymizmu. Miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność. Drogi arcybiskupie Stanisławie, w terminach biblijnych jesteś ekstra mocny, bo obchodzisz już 90. urodziny. Ksiądz arcybiskup przez wiele lat sprawował mszę świętą po łacinie, co było jedyną praktyką w kościele przed reformą liturgiczną przeprowadzoną na Soborze Watykańskim II. Wtedy każdego dnia rozpoczynało się mszę świętą od pięknych słów Introibo ad altare Dei ad Deum qui letificat juventutem meam. Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Pan dał księdzu arcybiskupowi dar młodości ducha, który trwa do dziś dnia. Sekretem młodości jest wiara, zawiezienie Bogu. Drogi ksiądz arcybiskup Stanisław, jak Abraham otrzymał piękne dziedzictwo. Ja mam na myśli dziedzictwo duchowe księdza arcybiskupa. Przypominając dzieje życia jubilata, pobyt we Francji, powrót po wojnie do Polski, pracą w Katowicach, Kielcach, a następnie w Białymstoku oraz przyjęte zawołanie biskupie Diliges, czyli będziesz miłował, nuncjusz mówił. Nie tak dawno temu słyszałem z ust arcybiskupa Edwarda, metropolity białostockiego, pewne bardzo trafne formułowanie. Mówiąc o mieszkaniu arcybiskupa seniora Stanisława, nazwał je kopalnią powołań. Przez 13 lat emerytury, przez twoje pogodne, jasne i pełne nadziei spojrzenie, drogi arcybiskupie Stanisławie, towarzyszyłeś i wspierałeś w rozeznawaniu powołania,
16 kobiet, które złożyły śluby w zgromadzeniu zakonnym. Widząc taką empatię, miłosierdzie, umiejętność wczuwania się w sytuację przy zachowaniu wierności Chrystusowi, także ja pozwoliłem sobie niedawno zakłócić spokój zasłużonej emerytury, prosząc naszego jubilata o pomoc w znalezieniu dobrego rozwiązania niektórych trudnych sytuacji w Kościele w Polsce. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Na zakończenie Eucharystii życzenia jubilatowi złożyli przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych oraz wiernych świeckich. Następnie głos zabrał arcybiskup Edward Ozorowski. Arcybiskup Stanisław nazwał Białystok miastem miłosierdzia. Ujął w słowach to, czym jesteśmy. Miasto miłosierdzia to dar od Boga i zadanie wyznaczone ludziom. Tego daru doświadczaliśmy wiele razy, zwłaszcza wtedy, kiedy Bóg bronił nas przed kataklizmami i wzbudzał coraz to nowe powołania. W Ewangelii według świętego Łukasza jest zapis: bądźcie wy miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nazwa więc ta jest jednocześnie dla nas wskazaniem, jacy być mamy. Arcybiskup Stanisław powiedział też w wywiadzie, że Białostoczyznę traktuje jako swoją ziemię obiecaną. Żydzi z Egiptu do ziemi obiecanej szli 40 lat, arcybiskup nieco dłużej. Jego droga była też bardzo urozmaicona, po której musiał wiele zdobywać życiowych doświadczeń. A my z kolei, skoro jesteśmy ziemią obiecaną, to i tak na samych siebie powinniśmy spojrzeć. Białostoczyzna, cząstka większej ziemi, bo Polski, naszej ojczyzny. Wiemy, jakie ona teraz przeżywa kłopoty. I żyjąc tu, ksiądz arcybiskup pewnie dzieli te wszystkie kłopoty, za co mu z całego serca dziękujemy. A chciałem zapewnić, że skoro jest ekstra mocny i będzie wędrował po tej ziemi obiecanej, to droga, którą będzie szedł, powiedzie go daleko, daleko. A jeżeli będzie się wspinał ku górze, to także nie zabraknie stopni, po których będzie szedł w tamtym kierunku. W imieniu wszystkich dziękuję księdzu arcybiskupowi za pokazanie nam tych dwóch filarów, na których mamy budować naszą przyszłość. I chcielibyśmy jednocześnie życzyć, aby w tej mocy ducha pozostał wśród nas jak najdłużej,
a swoje doświadczenie nabyte w ciągu minionych lat przekazywał tu nam, a może nawet i gdzieś dalej, bo jest to doświadczenie godne uwagi. I jestem przekonany, że Pan Bóg, który prowadził księdza arcybiskupa dotąd, pozostanie z nim i teraz, i będzie mu błogosławił. Arcybiskup Stanisław dziękował wszystkim przybyłym na uroczystość, w sposób szczególnie zaś arcybiskupowi Edwardowi oraz arcybiskupowi seniorowi Damianowi Zimoniowi, przybyłemu z Katowic, za wieloletnią przyjaźń i współpracę, zwłaszcza w Seminarium Śląskim w Krakowie. Dziękował wiernym świeckim, przedstawicielom władz, siostrom zakonnym oraz kapłanom. Mamy dobrych kapłanów i to jest nasza radość, wielka radość. Kapłanom Bóg zapłaci. I kapłanom, i wiernym, i siostrom zakonnym jeszcze raz, a przede wszystkim naszym dobrym biskupom, księdzu arcybiskupowi Nuncjuszowi jeszcze raz i biskupowi metropolicie Edwardowi za każdą dobroć, za każdą miłość, za każde dobre słowo. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty... Po mszy świętej wierni w starym kościele farnym przy archikatedrze składali jubilatowi życzenia. Słowo ciałem się stało i mieszkało. Następnie w archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku dla zaproszonych gości odbył się koncert kolęd i pieśni maryjnych w języku francuskim w wykonaniu księdza Gilla Floriniego, proboszcza i dziekana z Nicei. Thank you.